Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na live EduAkcji. Dziś postaramy się podczas spotkania odpowiedzieć na pytanie, jak zapobiegać samouszkodzeniom i próbom samobójczym wśród nastolatków. A jest ze mną nie kto inny jak wybitny specjalista z tego zakresu, Tomasz Bilicki, psychoterapeuta, pedagog, aktywny nauczyciel pracujący w jednym z łódzkich szkół oraz interwent kryzysowy i, co równie ważne, ekspert EduAkcji. Cześć Tomku. Dzień dobry, czy też dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję też bardzo za to, że EduAkcja podjęła ten temat, ponieważ on jest bardzo ważny i myślę, że z jednej strony możemy to traktować tak edukacyjnie, Piotrze, ale z drugiej strony, wiesz, myślę, że możemy się dzisiaj nauczyć ratować życie. Otóż to. Temat jest bardzo trudny i nieprzyjemny, ale bardzo ważny. Otóż powiedz Tomku, jak z twojej perspektywy, a zajmujesz się tym nie od dziś, wygląda w ogóle ten problem w skali kraju? Jaka jest skala tych wyzwań, przed którymi mogą stanąć nauczyciele w swojej pracy, ale również i rodzice? Ja myślę, że my tak naprawdę prawdziwej skali nie znamy. Oczywiście mamy pewne badania deklaratywne z całego świata. Tak jak wspomniałem, to są właśnie badania deklaratywne, czyli młodzi ludzie za pomocą różnych kwestionariuszy, formularzy oświadczają, jak się czują, jakie mają myśli, co planują. I z tych badań wynika, że około połowa z nich jest w szkole w stanie kryzysu. Nawet bym powiedział, że wysokiego kryzysu. Tutaj ostatnie badania z Lublina doktora Wiesława Poleszaka pokazują, że połowa z nich jest w stanie wysokiego kryzysu. Oczywiście może się tak zdarzyć, że ktoś deklaruje, mimo że nie jest to prawdą. Z drugiej strony, sądząc po liczbie diagnoz, jakie obecnie mamy, diagnoz depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, właśnie samouszkodzeń, prób samobójczych, ilość recept leków wtórnego wychwytu serotoniny, chociażby, czyli podstawowych antydepresantów, które są wypisywane przez lekarzy, psychiatrów, to wszystko chyba nam jednak pokazuje i te kolejki do psychoterapeutów, że skala zjawiska jest gigantyczna, a mówię o tym, że chyba nie wiemy, dlatego że my w szkole widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. My zwracamy uwagę na te uczennice i uczniów, którzy mają w sobie taką ekspresję cierpienia. A większość tych, którzy się zgadza i myśli o śmierci, nie ma takiej ekspresji. Rozumiem. A co to znaczy, że jest wysoki stan taki kryzysowy, że te 50% uczniów deklaruje, że potencjalnie potrzebują pomocy? Co to oznacza tak w praktyce? Że co, że oni powinni znaleźć się już w leczeniu klinicznym? Kryzys jako zjawisko nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem. Kryzys jest taką destabilizacją naszej psychiki. Ale ja myślę, że ten kryzys u wielu młodych ludzi trwa po prostu miesiącami, a czasami latami i to już jest wtedy wskazanie do tego, żeby skorzystać ze wsparcia interwentów kryzysowych co najmniej, a może psychologów, a w ogóle to każdemu bym życzył psychoterapeutów. Problem tylko polega na tym, że dostępność takich osób jest w bardzo ograniczonym zakresie, co zresztą ma konkretne skutki związane ze szkołą, mianowicie ponieważ szkoła jest blisko, szkoła wielu osobom kojarzy się z miejscem, gdzie są nauczycielki, nauczyciele, że tam jest empatia u wielu z nich, nie u wszystkich, ale u wielu, naprawdę, nie jest pedagog, psycholog szkolny i chociaż szkoła nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, nie jest ośrodkiem psychoterapii, to często nauczycielka czy nauczyciel, wychowawca, wychowawczyni staje się takim interwentem kryzysowym. A jeśli chodzi o symptomy, objawy, często ukrywane, to będzie to stan takiego podwyższonego napięcia, to będą różnego rodzaju lęki automatyczne, czyli lęk przed różnymi rzeczami, które nie stanowią dla nas realnego zagrożenia. To będzie wewnętrzny krytyk, który bardzo silnie dezawuuje wszystkie sukcesy młodego człowieka. Sam dezawuujesz dla siebie, tak w środku, nie? W swojej psychice, a jednocześnie też się krytykujesz, uważasz, że sobie nie poradzisz, że świat jest zagrożeniem. Przychodzą różne pesymistyczne myśli. Wielu młodych ludzi płacze. My dzisiaj rozmawiamy tutaj o nastolatkach i fajnie, nam być może płacz kojarzy się z małymi dziećmi, ale to jest fikcja, to jest złudzenie. Bardzo wielu nastolatków różnych płci płacze.
robią to w toaletach, w domu, w szkole, robią to przed zaśnięciem, w łóżku, w nocy, rano. I jest możliwa taka sytuacja, że jesteś dobrą nauczycielką, dobrym nauczycielem, jesteś dobrym rodzicem i ty nie dostrzeżesz tego objawu kryzysu, to jest możliwe. Mhm. A powiedz, co kryje się pod tym cierpieniem? Bo rozumiem, że samo uszkodzenia i próba samobójcza to już jest pewnego rodzaju konsekwencja procesów, które zachodzą w młodym człowieku, ale co się pod tym wszystkim kryje? Bardzo często kryje się brak akceptacji samego siebie, także swojego ciała na przykład, niekoniecznie takich cech charakterologicznych. Kryje się niska samoocena, czyli takie przekonanie, że nie lubię siebie, nie wiedzie mi się w życiu, nie powodzi mi się. Inni robią wiele rzeczy lepiej ode mnie, porównuję się do innych i efektem tego porównania jest stwierdzenie, że inni są lepsi ode mnie. Utrata szacunku samego siebie często stoi za takim cierpieniem. Przekonanie o tym, że ja jestem problemem dla świata, jestem problemem dla swoich rodziców, którzy mieli jakieś oczekiwania wobec mnie, ja ich nie spełniam. Jednocześnie to wszystko jest połączone z takim poczuciem, że być może nie ma wyjścia już z sytuacji, że nikt mi nie pomoże, nikt mnie nie zrozumie. Za tym kryją się też konkretne sytuacje, kiedy my dorośli po prostu bagatelizowaliśmy problemy młodych ludzi, nie? I bardzo często spotykam się z nastolatkami, którzy mówią, my regularnie słyszymy, nie bądź mięczak, inni mają gorzej, jakie ty możesz mieć problemy, jak masz 15 lat. My dorośli mamy teraz problemy z inflacją, z kredytem hipotecznym do spłacenia. Ty, co ty masz za kłopoty? Ale kłopotem jest to, ktoś za kłopot uważa, bo może się okazać, że ty nie nadajesz temu wydarzeniu swojego ucznia, uczennicy, czy swojego dziecka tak dużej wartości, jak ono nadaje temu wydarzeniu. I to się bardzo często kryje za tym cierpieniem. Czy brak takiej wrażliwości i uważności na potrzeby tych młodych ludzi, rozumiem? Ja myślę, że musimy wreszcie porozmawiać o tym, że to nie chodzi o to, że większość z nich chce się atencjować. Jest takie pojęcie, które często nastolatki używają. Nie powiem rodzicom, co mi jest, bo nie chcę być atencjuszem, nie chcę być posądzony o to, że z byle czego robię jakiś problem, że mówię o jakichś kłopotach, które dla innych ludzi są po prostu bez znaczenia, są nieważne. To powiedzenie nieważne też jest bardzo istotne, bo wielu z nich jest właśnie unieważnianych przez dorosłych. Kiedy my się nie liczymy z ich odczuciami, nie liczymy się z ich przeżyciami, nie liczymy się z ich cierpieniem, to wtedy ich unieważniamy po prostu. I oni czują się unieważniani. Mają takie przekonanie, że być może na tym świecie nie warto próbować szukać wsparcia, bo szukałem 3 razy, zostałem unieważniony, cierpiałem jeszcze bardziej. To są inne sposoby radzenia sobie z cierpieniem. Niekoniecznie to mogą być samouszkodzenia czy próby samobójcze, ale to może być na przykład zamknięcie się w sobie albo próba doprowadzenia siebie do sytuacji, w której nie czuję już nic. I tak rzeczywiście zdarza się bardzo często. Ale tutaj taka jedna drobna gwiazdka, też na kanwie wielu badań, o których słyszeliśmy także tych ostatnich, w którym okazało się, że tak dużo młodych ludzi myśli o śmierci i źle się czuje, że chciałbym, żebyśmy też jasno powiedzieli, że w szkole co najmniej połowa uczennic i uczniów czuje się dobrze. No tak, to jest ważny aspekt. Chodzi po prostu o to, nie, że mam takie wrażenie, że my w ostatnich miesiącach tak bardzo skupiliśmy się na tych, którzy się źle mają, że niektórzy z nas już być może zapomnieli o tych, którzy jeszcze się nie przewrócili i fajnie byłoby, żeby oni nie musieli się przewrócić, żeby mieć nas, nauczycieli i nauczycielki, którzy pomogą im rozwijać pasję zainteresowania i cieszą się ich radością, ich szczęściem. Jasne. Czyli jakby w szkole jest zarówno miejsce na pomoc psychologiczną, jak i na wsparcie tych, którzy są wybitnie zdolni, którzy są szczęśliwi. No właśnie, bo to jest bardzo pojemny temat i co prawda można by było też w ogóle osobne spotkanie poświęcić tematyce wsparcia uczniów, którzy nie borykają się z takimi problemami, a których warto wspierać i troszeczkę prowadzić wobec nich taką czystą profilaktykę, żeby jednak dawali sobie radę w życiu i wzmacniać ich. Natomiast wracając na chwilę do wątku głównego, czyli dzieciaków, które mają te trudności. Na jakim
Jak byś ocenił ten poziom odczuwania emocji? To znaczy, no one są istotne i ważne, jeśli chodzi o rozumienie siebie. Nam dorosłym często trudno jest zrozumieć, jakie emocje nam towarzyszą w ciągu dnia, w ciągu życia całego. Często trudno je nam nazwać w ogóle, a co dopiero na nie reagować. Ale jak to zrobić i co jest w tym młodym człowieku na poziomie emocjonalnym, kiedy on traci nadzieję w to, że ktoś jest w stanie mu pomóc i że jest mu źle w życiu? Wtedy bardzo często rodzą się takie myśli dotyczące tego, że nie ma dla mnie żadnej nadziei, nie? Bo teraz i my w szkole, nauczycielki i nauczyciele, czasami zupełnie nieświadomi, a nawet może w dobrej wierze, trochę bierzemy w tym udział. Bo teraz zobaczcie proszę takie koło. Mamy ucznia czy uczennicę, która uważa, że jest beznadziejna, czy jest beznadziejna. Jeżeli myślisz o sobie, że jesteś beznadziejny, to masz dużo siły i energii do działania? Czy raczej nie? Jak byś ocenił? Raczej nie, prawda? Bo poczuciu jestem beznadziejny towarzyszy z reguły jednak pewna smutek, pewne rozczarowanie samym sobą. Ja jeszcze nie poznałem nikogo w życiu, kto by powiedział, ale zarąbiście, jestem beznadziejny, super. To raczej jest nieprawdopodobne, czyli temu towarzyszy smutek, rozczarowanie, wtedy nie masz siły i energii do działania. Jak nie masz siły i energii do działania, to nie uczysz się do sprawdzianów, do kartkówek i nie odrabiasz prac domowych. A jak tego nie robisz, bo po prostu nie masz energii, mówimy często o takich uczennicach i uczniach, że są leniwi albo że prokrastynują, nie odkładają wszystko na później, tam próbujemy moralizować, wychowywać i tak dalej. I bardzo często to nie przynosi wiele efektów. Jakby zresztą jedynki przynosiły jakieś większe efekty, to mielibyśmy samych zmotywowanych i nieprokrastynujących, a jednak tak nie jest. To jest bardziej skomplikowane. Tak. A jak się nie uczysz do sprawdzianów, kartkówek i nie robisz prac domowych, to jakie byś dostawał oceny, Piotrze? No, same pały. Same pały. Jak dostajesz same pały, to na co to jest dowód? Zależy jak na to patrzeć. No jestem beznadziejny i raczej po co się starać, jak już jest 10 pała, prawda? Tak, osoba, która właśnie myśli o sobie, że jest beznadziejna, nie, to ta osoba powie, o proszę, nie, niech pan zobaczy, nie, ile ja mam jedynek, no jak pan w ogóle chce sugerować, że ja nie jestem taki beznadziejny, to jest dowód na to, nie? I po prostu dopóki środowisko, w jakim wychowuje się młody człowiek, rodzice, rodzina, my w środowisku szkolnym dobrze nie zadbamy o samoocenę uczennic i uczniów. Inna rzecz, zupełnie to nie jest temat, ale tutaj taki wątek chciałem wplecieć, nie? Ciekawe, kto dba o samoocenę nauczycielek i nauczycieli, bo to jest też coś bardzo potrzebnego. No właśnie, o to chciałem zapytać od razu, tak. A mam takie wrażenie, że mało kto właśnie dba o samoocenę nas, jako nauczycieli. Ale naszym zadaniem w takim może idealnym świecie, a może w świecie dla wielu pracowników edukacji całkiem realnym, jest różnymi metodami dbać o samoocenę uczennic i uczniów, bo to jest jakieś wyjście z tunelu. To też ma bardzo duże znaczenie i na pewno w tym też programie, który tutaj razem, prawda, przygotowujemy dla do akcji, ja chciałbym pokazać, jak ja próbuję to robić w szkole. Oczywiście każdy ma swój sposób, ale to jest coś bardzo ważnego i w tym programie szkoleniowym tutaj do akcji chciałbym na to też bardzo zwrócić uwagę. Pewnie dzisiaj nie ma na to przestrzeni, to jest naturalne, ale tak, ale myślę, że to jest bardzo istotne. Powiedz, Tomku, kontynuując naszą rozmowę, ale za chwilę sięgniemy w ogóle do pytań z publiczności. Na jakie sygnały powinniśmy szczególnie zwracać uwagę? Jakie sygnały powinny nas zaniepokoić i zapalić w nas czerwoną lampkę, kiedy widzimy, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego? No na pewno to będzie taka klasyka pod tytułem nagła zmiana zachowania uczennicy i ucznia, nie? Czyli wygadana zawsze była, dużo machała rękoma i powinniśmy się cieszyć, jak przez chwilę nic nie mówi, a tutaj nagle stała się milczkiem. Albo odizolowanie od grupy rówieśniczej, nie? Ktoś jest totalnym samotnikiem, jeszcze nazywa się głębokim introwertykiem. Być introwertykiem wcale nie oznacza izolacji. Albo bycie takim człowiekiem wiecznie zaczepnym, który wszystkich gdzieś tam zaczepia, właśnie dużo mówi, może nawet sprawia jakieś kłopoty wychowawcze w szkole. To bardzo często jest taki model, który ja osobiście nazywam Jaśkiem. Po prostu Jasiek to jest uczeń,
który w ten sposób generuje zasłonę dymną, że wszystko jest w porządku, on jest nawet pewny siebie, bym powiedział, i właśnie taki buńczuczny, bo tak, taką zasłonę dymną jest wygenerować najłatwiej. To Jasiek to jest uczeń, który przez 7 godzin w szkole generuje z siebie energię na to, żeby nikt nie zwrócił uwagi na to, że czuje się fatalnie. Ja myślę, że bardzo istotne są też pewne detale. To na jakie tematy uczennica czy uczeń pisze wypracowanie, jak pisze. Ja miałem kilka razy w swoim życiu nauczycielskim, chociażby przy omawianiu, przy ćwiczeniu pisania, wygłaszania przemówień z uczennicami i uczniami, to miałem kilka razy takich rozmów z uczniami i uczennicami dotyczącymi śmierci. W tym 2 razy zaprosiłem rodziców od razu do szkoły, a raz wezwałem karetkę. I jakie książki ktoś czyta, jakiej muzyki słucha. Często to trzeba połączyć kropki, nie? Ktoś słucha tylko Hady, Magika i Linkin Park. Pisze przemówienie o Chesterze, wokaliście Linkin Park. I moim zadaniem jest łączyć te kropki. I z biblioteki wypożycza książki o osobach, które w dziwnych okolicznościach zmarły na przykład, nie? I wszystkim opowiada, że chce pracować w prosektorium i interesuje się śmiercią. I to jest takie łączenie kropek czasami i to jest bardzo trudne. Oczywiście nierzadko zdarza się, że ktoś powie w klasie, mam wszystkiego dość, ten świat jest bezsensowny, nie chcę już żyć. Nawet to można, ktoś może powiedzieć w nerwach, ale jak to mówi w nerwach, to ja też mimo wszystko potem gdzieś tam zostaję. I za 2 lekcje czy przerwy zawsze podejdę, tam zapytam na przerwie, co miałeś na myśli, mówiąc coś takiego, nie? No właśnie, ale bardzo łatwo zbagać. Tak. Ostatnie zdanie dosłownie, Piotrze, nie? Ja w pracowni psychoterapii praktycznie każdego dnia rozmawiam z nastolatką, którzy planują swoją śmierć, a myślę sobie, że jak któryś z moich uczennic czy uczniów dokona skutecznego zamachu samobójczego albo któryś z absolwentów, to mimo wszystko myślę, że będę zaskoczony, kto to. Tak jest najczęściej. Ja do szkoły, w której był zamach samobójczy i pierwsze, co mówią nauczycielki i nauczyciele, myśmy się nie spodziewali, że to ta osoba. I to nie chodzi o to, że nauczyciele, nauczycielki źle planują. Łatwo jest rozpoznać chandrę, łatwo jest rozpoznać kryzys, łatwo jest rozpoznać niską samoocenę. Traumę, chorobę, zaburzenia psychiczne, myśli samobójcze jest rozpoznać bardzo trudno. No tak, i nieraz sprawne oko nie pomoże. Ale powiedz, nauczyciele są często takimi osobami w szkole, którzy mają wysoki poziom zaufania wśród uczniów, ale jak wypracować taki model, o ile to jest w ogóle możliwe, taki model zachowania i bycia takim nauczycielem, w którym do którego ten uczeń jest w stanie przyjść i powiedzieć, że coś jest ze mną nie tak. Że coś czuje, że jest nie okej i że potrzebuje pomocy, nawet jeśli wprost tego nie powie. Ja mogę powiedzieć, jak ja to robię. Czyli jakby pokazać to, jak ja to widzę w swojej obecności w szkole. Kiedy sprawdzam listę obecności na lekcji, to bardzo żal, to oczywiście można powiedzieć, jestem albo obecny, ale ja nierzadko stosuję różnego rodzaju takie innowacyjne formy sprawdzania listy obecności. Na przykład wyświetla na monitorze 6 zdjęć psów i są wśród tych psów takie, które biegną szybko i takie, które warczą i takie, które leżą pod kocykiem i widać tylko czubek nosa. I mówię, zamiast mówić, jesteś jeszcze obecny, powiedz, z którym psem się dzisiaj identyfikujesz. Albo z jaką rośliną. Czy jesteś różą, czy jesteś dzisiaj pięknym storczykiem, czy może jednak jesteś kaktusem. Albo wyświetlam różne kolory i pytam, jakim kolorem się jesteś, czy to jest kolor zielony, czy to jest kolor błękitny, ale może to jest kolor czarny. To jest z jednej strony dla mnie takie diagnostyczne, nie? W jakim samopoczuciu się dzisiaj uczniowie czy uczennice. To nie trwa długo, bo trwa niewiele dłużej niż sprawdzanie listy obecności. Natomiast to też mi daje taką możliwość, że jeżeli zobaczę, że ktoś zawsze jest kaktusem, zawsze jest psem pod kocykiem, zawsze jest czarnym kolorem, że może jednak trzeba porozmawiać z tą uczennicą czy uczniem, a może pójść do pedagoga, psychologa szkolnego albo do wychowawcy, albo porozmawiać, nie? Ale to też jest taki przekaz do uczennic i uczniów. Interesują mnie wasze emocje. Nie interesuje mnie tylko na lekcji wiedzy o społeczeństwie, czym się burmistrz różni od starosty, jakie to jest niesamowicie istotne, żeby to pojął 13-latek. Czy pewnie w przypadku nauczycieli, nie wiem, biologii, tak się zainspirowałem, bo tutaj stoi, tutaj za mną obraz Marka Kaczmarzyka, też z Eduakcji przecież.
jak się rozmnażają okryte nasienne, nie? Że to jest takie istotne. Tylko, że właśnie może, że istotne też jest to, jak się dzisiaj czujesz, nie? Że to też jest dla mnie ważne i moim zdaniem to ośmiela bardziej uczennice i uczniów do tego, że mogą do mnie przyjść. Zdarza się też tak na lekcji czy na zajęciach dodatkowych, że po prostu rozmawiamy o uczuciach i emocjach. I kiedy wchodzimy w relacje, z jednymi oczywiście to udaje się bardziej, z innymi mniej. I też tutaj wyraźnie chciałem zaznaczyć, że bywam też słabym nauczycielem, że to nie jest tak, że mi wszystko super wychodzi. My jesteśmy ludźmi. Tak, jesteśmy ludźmi i zresztą bardzo dobrze. Oni moim zdaniem korzystają, nasi uczennice i uczniowie korzystają z naszych słabości, nie? Bo oni widzą, że nie tylko oni są czasami słabi, ale my też i to jest dla nich fajne. To ja myślę, że oni się bardziej ośmielają do tego, żeby przyjść, żeby porozmawiać, żeby się otworzyć, żeby także powiedzieć o takich rzeczach jak samouszkodzenia, czy jak myśli samobójcze. I zupełnie inny wątek, który tutaj musimy poruszyć, to jest rówieśnicza interwencja kryzysowa. Mm-hmm. Czy to jest taka sytuacja, w której my dorośli i nasza rola, jeśli chodzi o zapobieganie samouszkodzeniom i próbom samobójczym wśród nastolatków, jest trochę przereklamowana, bo jeśli ktokolwiek w szkole ma najwięcej wiedzieć na temat samouszkodzeń, czy prób samobójczych, czy myśli samobójczych, to będą to koleżanki i koledzy. I teraz zobaczmy, my uczymy w szkole resuscytacji, uczymy jak się chronić przed atakiem chemicznym i nuklearnym, ale pytanie, czy uczymy, jak może zachować młody człowiek, kiedy ktoś mu powie, wiesz, ja to swojego świadectwa nie odbiorę, ja nie będę już żył. Ja miałem taką sytuację kilka dni temu w szkole, kiedy to jest akurat dzień, kiedy ja nie jestem w szkole i nagle jeden z moich uczniów napisał do mnie, proszę pana, jestem w kropce, nie wiem, co mam robić, kolega, nie chcę podawać imienia, ale kolega z mojej klasy, widziałem, jak pisze list pożegnalny, w którym wyjaśnia przyczyny samobójstwa, dzieli swoje rzeczy pomiędzy tymi, którzy zostają, dziękuję swoim przyjaciołom, dziękuję swojej babci, jednocześnie wskazuje po prostu, jakie są przyczyny tej śmierci. Mhm. I to było wspaniałe, że ten uczeń nie zachował tego dla siebie, że nawet doprowadził do zrobienia zdjęcia tego listu, kiedy ten kolega pisał i na chwilę odszedł, ten sfotografował, wysłał mi. I właśnie na tym polega lojalność, nie? Że lojalność polega na tym, że powiesz zaufanemu dorosłemu i w ten sposób uratujesz komuś życie. I to też jest bardzo ważny wątek, moim zdaniem, który powinniśmy podejmować. Jasne. No, ja mam ochotę od razu zapytać o to, w jaki sposób zareagować właściwie na taką informację, no bo my jako nauczyciele, którzy mają szczególnie duże zaufanie wśród uczniów, mogą często dostawać takie informacje. Często to nie są uczniowie z naszych klas, które uczymy, albo nie jesteśmy wychowawcą tej klasy, w której taka sytuacja się dzieje. No, raczej nie powinniśmy robić z tego wielkiego larum, tylko chyba w miarę w tajemnicy tym się posługiwać tą informacją, prawda? No, gdzie jest granica naszej odpowiedzialności też? Znaczy wszystko zależy od konkretnej sytuacji i dla każdej sytuacji, każdego człowieka trzeba znaleźć nową teorię, nowe podejście. I to jest moim zdaniem tak, że jednak jakimś naszym zadaniem, którego też na pewno chciałbym, żebyśmy pogłębili te umiejętności w trakcie szkolenia do akcji, w tym zakresie właśnie, jest taka wstępna ocena gotowości suicydalnej, czyli dojrzałości do popełnienia zamachu samobójczego. To jest w ogóle robota dla psychiatrów, ale zanim ktoś trafi do lekarza psychiatry, no to my musimy wziąć na klatę w ogóle taką wstępną ocenę, o co w ogóle chodzi, co się dzieje. I naszym zadaniem jest po prostu, no to wybrana osoba, czy to pedagog, psycholog szkolny, czy wychowawca klasy, czy inny zaufany dorosły ze szkoły, czy jeszcze może inna osoba mogłaby nam w tym pomóc, że moim zdaniem tutaj niesamowicie istotnym byłoby to, żeby po prostu umieć taką rozmowę poprowadzić. I ja wiem, że to może brzmieć dla wielu nauczycielek i nauczycieli jako coś niesamowicie trudnego, natomiast to jest dużo prostsze niż nam się wydaje. To są po prostu bardzo spokojne rozmowy z zadawaniem pytań wprost pod tytułem, słuchaj, wiem, że istnieje taki list, którym podziękowałeś babci.
Dlaczego chcesz podziękować swojej babci? Co takiego ma się zdarzyć w twoim życiu? Jakie masz plany na najbliższy czas, skoro chcesz dziękować babci? Kiedy miałeś po raz pierwszy taką myśl? Kiedy po raz ostatni? Jak często to się zdarza? I bardzo często młodzi ludzie chcą rozmawiać. Jak poczują zrozumienie, jak poczują, że nie chcesz się z nimi kłócić, tylko chcesz ich rozumieć, że zdajesz sobie sprawę z faktu, że cierpienie może prowadzić do myśli samobójczych, albo poczucie bycia problemem może prowadzić do myśli samobójczych. I jak dasz to zrozumienie, pokażesz to zrozumienie, to jest czymś zupełnie innym niż zgoda na śmierć tego człowieka. Nie? Rozumiem, to znaczy dokładnie to, co znaczy, czyli rozumiem, a nie, że popieram fajny plan, idź w tę stronę. No tak. To młody człowiek chce odpowiedzieć na takie pytanie. No ja sobie myślę tak, że jeżeli to są myśli samobójcze od czasu do czasu, typu raz na dwa tygodnie ktoś ma taką myśl, ale za tym nie stoją żadne plany, czyli ktoś nie wie, jak wykonać to samobójstwo, w ogóle nie myślał jeszcze o tym, jak to zrobić. Są jakieś latarnie przed tym młodym człowiekiem, latarnie, czyli on ma jakieś plany. Chce wyjechać na kolonie w wakacje, potem chce pójść do nowej szkoły, potem chce zacząć ćwiczyć karate, wybiera się na koncert PZ-a. No to po prostu to widać, że ta przyszłość istnieje w tym młodym człowieku i wtedy pewnie można poprzestać na rozmowie z rodzicem i na tym, że powiedzieć, że trzeba to objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną i już. Natomiast jeżeli to jest tak, że ktoś ma te myśli cały czas, że ktoś już zaplanował rodzaj śmierci, po prostu ktoś jest tylko gotowy, czeka na odpowiedni moment i to można wywnioskować z rozmowy, tak wstępnie, no to wtedy to jest właściwy moment na to, że trzeba doprowadzić do spotkania tego młodego człowieka z lekarzem, psychiatrą, czy zrobi to rodzic, czy to będzie karetka pogotowa, jakby to zależy od konkretnej sytuacji. Wiem, że teraz może być takie wrażenie, jejku, to w szkole musimy się tym zajmować, no dajmy spokój tym nauczycielkom i nauczycielom. Ja bym chciał, żeby był w Polsce taki motyw działania typu centra pomocy dzieciom w każdym powiecie i że w takiej sytuacji do szkoły przyjeżdża wykwalifikowany interwent kryzysowy, który się specjalizuje w pracy z dziećmi, z nastolatkami, że on to weryfikuje i tak dalej, ale tak nie jest. Mm-hmm. Dlatego choć szkoła nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, to ja życzę nauczycielkom i nauczycielom, oprócz tego, że cieszą się zaufaniem wielu młodych ludzi i są dla nich autorytetami, bo taka też jest prawda, i 80% z nas chce pomagać, to życzę nam takiego zaufania do siebie i to zaufanie wcale nie polega na tym, że ty się będziesz czuł pewnie w trakcie takiej rozmowy. Ja to robię wiele, wiele lat i wcale nie czuję się pewnie i jak się zacznę czuć pewnie w rozmowach z nastolatkami na ten temat, to znaczy, że czas zmienić zawód. Mm-hmm. To nie chodzi o takie poczucie pewności, że wszystko zrobisz perfekcyjnie, że każde zdanie będzie dopracowane, tylko po prostu wejdź w relację i pamiętaj, że Titanica wybudowali profesjonaliści, a Arkę Noego amatorzy. No tak. Może się okazać, że pytanie o człowieka, towarzyszenie jest ważniejsze. Tak. Pani Agnieszka pyta, bo mamy kilka już pytań z publiczności i czas jest zacząć zadawać, a ono się też koreluje z tym, co ja chciałem tutaj zacząć prowadzić. Jak reagować na samookaleczenia? A ja dodam, jak reagować na sytuację, w której widzimy, że na przykład ktoś się tnie i mimo, że jest ciepło, chodzi w bluzach i próbuje to ukryć. Niektórzy to ukrywają, a inni tego nie ukrywają. I teraz chciałbym, żeby osoby o szczególnej wrażliwości, może jeżeli to jest dla was za mocne, za silne, to rozważcie możliwość zrobienia sobie herbaty teraz, najbliższą minutę. Ponieważ żeby dobrze zareagować, to musimy rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Jakie są przyczyny samouszkodzeń. Ja myślę, że nie ma lepszej metody, żeby zrozumieć specyfikę samouszkodzeń, niż to, co się dzieje w mojej pracowni psychoterapii. Ja prowadzę to w modalności terapii koherencji, która przewiduje możliwość składania otwartych deklaracji. Otwarte deklaracje to jest taka sytuacja, w której pacjent zwraca się do jakiegoś przedmiotu albo osoby, której nie ma realnie w pracowni, ale pacjent wyobraża sobie, że to ten przedmiot albo ta osoba tam jest. I teraz weźmy takie studium przypadku, weźmy
młodych ludzi, którzy tną się żyletką. I robimy takie ćwiczenie, wyobraź sobie, możesz przymknąć oczy, jeżeli to ci pomoże, że naprzeciwko fotelu, na fotelu leży żyletka. Co chciałbyś powiedzieć tej żyletce? I są bardzo różne odpowiedzi. Wielu młodych ludzi mówi, droga żyletko, dziękuję ci, że jesteś w moim życiu, dzięki tobie mam tatę. Bo zawsze, kiedy się potnę, to tata przyjeżdża do mamy i do mnie, bo rodzice nie mieszkają razem, krzyczy na mnie, karze mnie, straszy mnie, ale jest. Inni mówią, kochana moja żyletko, dzięki tobie mam przyjaciółki. Bo wszystkie się tniemy i jedynym tematem, na który potrafimy rozmawiać, jest cięcie się. Gdyby ciebie nie było przy mnie, kochana żyletko, byłabym sama, byłabym samotna. A samotność oznacza śmierć. Droga żyletko, nic już nie czuję. Ty wiesz o tym doskonale. Tak bardzo cierpiałam, że udało mi się przestać czuć cokolwiek. I mam z tobą, kochana żyletko, takie wspaniałe momenty, kiedy się tnę i wtedy coś czuję. I to jest takie piękne. Dziękuję ci za to. Żyletko, jesteś moim pamiętnikiem. Zawsze, kiedy coś ważnego stanie się w moim życiu, zostawiam ślad na swoim ciele, który będę miała do końca życia i będę pamiętała o tym, co się wydarzyło. Droga żyletko, dzięki tobie przez kilka minut w tygodniu nie obwiniam się o to, jaką jestem szmatą, bo obwiniam się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale wtedy jest ten moment, kiedy spotykam ciebie, potnę się i wiem, że się ukarałam za to, jaką jestem szmatą i przez kilka minut nie muszę już się obwiniać o to, bo po prostu poniosłam zasłużoną karę. Mówię o tym wszystkim po to, żebyśmy zobaczyli, jak silne prawdy emocjonalne kryją się za samouszkodzeniami. To są tylko wybrane, najczęściej spotykane. I to, co możemy robić w szkole, osoby, które wyszły na herbatę, mogą już wrócić. I to, co możemy robić w szkole, to możemy to po pierwsze rozumieć. A jak będziemy to rozumieć, to nie będziemy mówić takich rzeczy jak bez sensu, że to robisz, to jakaś fanaberia, jesteś atencjuszką, nic ci to nie daje, co powiedzą twoje dzieci, jak to zobaczą. Ale możemy za to powiedzieć, opowiedz mi o tym, jakie były tego okoliczności, co wtedy myślałaś, co wtedy czułaś. I na tej podstawie możemy zobaczyć, jaka prawda emocjonalna za tym stoi, a zatem możemy zastanowić się, czy są jakieś substytuty dla żyletki. Czy da się mieć przyjaciółki, opierając tę relację nie tylko na cięciu się. Czy da się przestać obwiniać bez cięcia się? Czy da się coś poczuć, szczególnie fajnego, bez cięcia się żyletką? I czasami szkoła jest miejscem, gdzie można mieć takie doświadczenie sprzeczne, gdzie można przestać się obwijać, gdzie można mieć chwilę wytchnienia. I szkoła nie jest właściwym miejscem psychoterapii samouszkodzeń, bo to są pracownie psychoterapii od tego, ale szkoła bez wątpienia może być taką przestrzenią obserwacji, zauważenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dana wytchnienia, budowania troskliwej relacji, zastanawiania się, co my możemy zrobić w naszej relacji, żeby tu nie było żadnych wyzwalaczy do samouszkodzeń. I szkoła wreszcie może być taką przestrzenią, gdzie młody człowiek otrzyma pytanie, którego być może nikt mu wcześniej w życiu nie zadał, kiedy okazało się, że się samouszkadza. Mianowicie pytanie, czy myślałaś zrobić sobie coś więcej. I to jest pytanie o tyle istotne, że rodzic raczej na to nie wpadnie. Zanim ktoś się dostanie do psychoterapeuty, psychologa, psychiatry, to mogą miesiące minąć. A w ten sposób, jeżeli ta nastolatka, ten nastolatek powie prawdę, to właśnie może komuś ratować życie, bo wielu moich pacjentów i pacjentek żyje tylko dlatego, że się tnie.
że już nawet byli na tym wiadukcie, już chcieli się rzucać pod ten pociąg, zobaczyli potłuczoną butelkę i sobie pomyśleli, no dobra, to jakiś znak, potnę się jeszcze, to mi przyniesie pewną ulgę, zabiję się jutro. Mhm. Pytanie, czy myślałeś zrobić sobie coś więcej, jest bardzo istotne. Zadam kolejne pytanie, Tomku. Od pani Agnieszki. Miałam w swoim gabinecie sytuację, w których wzywałam karetkę lub kierowałam młodego człowieka z rodzicem natychmiast na izbę przyjęć z uwagi na aktywny plan samobójczy. Wielokrotnie zdarzyło się, że młody człowiek nie otrzymał pomocy, gdyż nic sobie nie zrobił, w cudzysłowie. Jak pan wspiera młodych ludzi po takim doświadczeniu? To jest bardzo trudna sytuacja i to jest chyba jedno z tych rodzajów pytań, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Mhm. Nie potrafię odpowiedzieć co do tej pierwszej części, co do drugiej potrafię, chyba, znaczy podejmę próbę. Czyli w ogóle bardzo cierpię z tego powodu, jak zorganizowany jest system pomocy psychologiczno, psychoterapeutyczno, psychiatrycznej w naszym kraju. Sam zarówno pracuję w pracowni psychoterapii komercyjnie, jak i na tak zwany NFZ w ośrodku pierwszego poziomu referencyjnego. To były ośrodki, które miały zapewnić szybki dostęp do psychoterapeutów i przez chwilę, kiedy można było się do mnie zapisać, rzeczywiście zapewniły, a to była chwila, a teraz po prostu jesteśmy w procesach. I współczuję też lekarzom, psychiatrom, którzy na izbach przyjęć wiedzą o tym, że mają oddział na 30 miejsc, 50 przyjętych osób, a 10 stoi na korytarzu w kolejce i przyjechało 5 karetek. Mhm. I wtedy może się okazać, że nawet bruzda wisielcza na szyi albo cokolwiek podobnego sprawia, że i tak nie zostaniesz przyjęty. To jest w ogóle coś strasznego i też wielki szacunek dla lekarzy, psychiatrów, szczególnie tych pracujących na NFZ, w szpitalach. Jak oni to znoszą, jakie oni muszą sobie dawać wsparcie i mieć superwizję, że są w stanie to przetrwać, tak szczerze mówiąc. My w szkole nie odpowiadamy za system ochrony zdrowia. Naszym zadaniem jest wtedy, kiedy trzeba zaprosić do tego systemu, czyli rzeczywiście, tak jak tutaj pani fajnie pisze, że to było takie zagrożenie aktywne. Zrobiła pani, co należało. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie używam takich określeń jak zapraszam was na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego, tam dostaniecie pomoc. Ja nie mówię tego drugiej części zdania. Ja mówię, to jest sytuacja, która wymaga skonsultowania z lekarzem psychiatrą, co dalej. I to lekarz psychiatra podaje mi odpowiedzialność, co dalej. Ja nie dodaję tego, że to na pewno jest super rozwiązanie, że tam będziecie przyjęci, wysłuchani, stanie się to, co powinno się stać, bo często się nie stanie, tak jak pani pisze. I ja nie potrafię tego zmienić. Ja też, szczerze mówiąc, nie słyszę za bardzo głosów, które mogłyby coś zmienić realnie w tej sprawie. Nie zmienia to zupełnie faktu, że z tymi uczennicami, uczniami, pacjentami, pacjentkami, którymi ja mam kontakt, no ja będę ich wspierał dalej w tym wszystkim. Czyli dalej będę z nimi budował troskliwą relację, dalej im będę dawał zrozumienie, dalej będę im dawał akceptację, dalej będę empatyzował z ich cierpieniem, dalej będę doświadczeniem sprzecznym, czyli taką sytuacją, w której nie będę bagatelizował, tylko będę rozumiał, jak wielkie to jest cierpienie. Będę próbował uczyć ich radzić sobie z tym cierpieniem. Być może wejdę w kontakt z rodzicem i podpowiem rodzicowi, co rodzic mógłby zrobić w tej konkretnej sprawie. Mam tutaj kilka takich pomysłów, które realizuję w związku z tą niewydolnością tego systemu. Nie będę się poddawał, ale tak, ma pani rację, no system ochrony zdrowia w tym zakresie jest niewydolny. Tym bardziej szkoła wydaje się być obciążona tym zagadnieniem i tym lepiej, że Edukacja podjęła ten temat. Czy są jakieś okresy, Tomku, kiedy nastolatki są szczególnie podejmują takie zachowania samouszkodzeniowe? Pani pisze, że dziś w mojej okolicy 16-latek rzucił się pod tramwaj. Pomyślałam, że to może spowodowane jest okresem zakończenia szkoły. No tak może być. Ja pracowałem przy kilku samobójstwach, zamachach samobójczych skutecznych.
w okolicy rozdania świadectw. To może być niekoniecznie też lęk przed dostaniem świadectwa, to może być lęk przed nową szkołą, lęk przed zmianą, lęk przed wakacjami. Taki czas wakacje to często, czy wakacje, święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, mam na myśli tych z was, którzy obchodzą te święta, bo może nie wszyscy. To jest taki sobota, niedziela, weekend, a jednocześnie też poniedziałkowe pójście do szkoły. To są wszystko takie czynniki ryzyka. Nie, dni wolne to też są czynniki ryzyka związane z tym, że nie mam zagospodarowanego dnia. W związku z tym nie do końca wiem, co mam robić w tym dniu, nie? Jak się odnaleźć w tym kontekście. I wielu moich pacjentów i pacjentek bardzo źle się czuje w sobotę, kiedy wstają rano i mówią, no kurczę, to moje życie nie ma sensu, no nie ma co robić w ogóle, nie? Nie potrafię sobie stworzyć zupełnie przestrzeni. Z drugiej strony nierzadko niektórzy nauczyciele i nauczycielki też czasami ich zachowania, nasze zachowania mogą być takim też wyzwalaczem, kiedy rzeczywiście jesteśmy nieempatyczni, kiedy się usztywniamy niepotrzebnie, wtedy kiedy reagujemy chyba nieadaptacyjnie, nieadekwatnie do sytuacji. Za tym też stoi pewna prawda emocjonalna nauczycielek i nauczycieli. To nie jest tak, że możemy to zrozumieć. No wiesz, że bagatelizujemy na przykład problemy młodych ludzi, albo wiemy, że ktoś nie jest w stanie czegoś wykonać i jednocześnie dajemy takie zadanie, nie? To jest sprawa ostatnio mojego pacjenta, który jest w stanie nawet nauczyć się do sprawdzianu jakiegokolwiek, ale nie jest w stanie wyjść do tablicy i odpowiadać przed klasą. To jest niemożliwe po prostu. I tak fakt, że chodzi do szkoły, wstaje codziennie rano, bo on wstaje codziennie rano, otwiera jedno oko i pierwsza myśl, która wpada mu do głowy, to jest, o Boże, ja nadal żyję. Potem próbuje otworzyć drugie oko i otwiera. Ma masę takich myśli dotyczących siebie, trudnych, ma depresję. Potem próbuje wstać i sobie wypracowaliśmy taką metodę, że umie wstać, umie się ubrać, coś zjeść, co jest w ogóle rekordem świata. Samemu zrobić sobie herbatę, jeszcze niedawno to rodzice musieli robić, też w stanie sam sobie zrobić herbatę. Dotrze do szkoły i to też jest super, że jest w stanie wejść do szkoły, bo to też nie jest proste. Jest w stanie usiąść w ostatniej ławce pomiędzy trzema wyższymi kolegami, tak jest z nimi umówiony, on się za nimi trochę chowa. I jest w stanie napisać sprawdzian, nauczyć się, przygotować, wykrzesać z siebie jakąś energię, ale nie jest w stanie wyjść przed klasę i odpowiadać. I na przykład w takiej sytuacji myślę, że szkoda, że ktoś z naszego grona wymyślił taki sposób poprawy oceny na koniec roku, nie? Że jakby, że przecież można było dać mu 10 pytań na kartce i po prostu niech odpowie, siedząc sam w ławce. Niekoniecznie powinniśmy się przy tym opierać, nie? Na przykład to bardzo mi pogorszyło jego stan. No tak. Nie, bo on się przygotował. Uczył się dwa dni, a dla człowieka z taką depresją uczyć się dwa dni to jest rekord świata, w ogóle wow. Nie, a potem jedyną metodą, formą zaliczenia była odpowiedź przed całą klasą. Było tak naprawdę wystąpienie publiczne człowieka z bardzo niską samooceną, dla którego jednak ochrona tej samooceny, jaką ma, a nie doprowadzanie do dalszego spadku samooceny jest ważniejszym priorytetem niż trójka z fizyki. Oczywiście. Wylewają się pytania, Tomku, i muszę zacząć wybierać, ale wybiorę. Pani Krystyna pyta, polski system edukacji ocenami stoi. Co zrobić, gdy wiemy, że dany uczeń ma niską samoocenę, a oceny z braku prac domowych, braku systematyczności zaniżają jego prawdziwą wiedzę? Czy są jakieś narzędzia, możliwości, żeby nie brać tych ocen pod uwagę? Jak to jest sprawiedliwe według pozostałych uczniów, którzy mają same dobre oceny? Bardzo dziękuję pani Krystynie za to pytanie i rozpływam się nad tym pytaniem. To jest coś, czym zajmuję się na co dzień w szkole. Będę teraz się bardzo streszczał, bardzo się ograniczał, żeby Piotr nie krzyczał, że za długo. Polski system ocenami stoi.
To nie jest prawda. W tym sensie, że nauczyciel w Polsce ma obowiązek wystawienia uczniowi, uczennicy rocznie jednej oceny. Jest to ocena roczna kwalifikacyjna. To, że wystawiamy oceny śródroczne, oceny proponowane czy oceny cząstkowe, jest wyłącznie pomysłem nauczycielek i nauczycieli wpisanym do statutów szkolnych. No w każdej chwili możemy to zmienić. Na Radzie Pedagogicznej wystarczy Rada Pedagogiczna, żeby zmienić statut szkoły. Na przykład i jak chcecie, to możemy się zlikwidować oceny. To w ogóle nie ma problemu. W szkole, w której ja uczę, ja stosuję ocenianie hybrydowe, czyli oceniam uczennice uczniów ocenami opisowymi oraz ocenami w procentach. Na tej podstawie wystawiam ocenę cyfrą śródroczną i roczną. I staram się w tych ocenach opisowych doceniać najdrobniejszy krok w dobrą stronę, szczególnie u tych, którzy mają niską samoocenę albo jakieś inne kłopoty. Czy to jest sprawiedliwe? To teraz zależy od tego wszystkiego, jak zdefiniujemy sprawiedliwość. Dla mnie sprawiedliwość nie jest jednakowością. Jeżeli teraz ja z Piotrem bylibyśmy w jednej klasie i nauczyciel WF-u by powiedział, dobra, to teraz takie jest zadanie, trzeba zrobić 3 salta w przód i jeżeli ktoś zrobi, w ogóle nie zrobi salta, zrobi raz salto, to w ogóle to ma jedynkę, raz to ma dwójkę, 2 ładne to ma trójkę, a jeszcze ładniejsze to 4 i tak dalej, to teraz już z założenia ja sobie myślę, patrząc na Piotra, że mam trochę przekichane, bo ja mogę zrobić maksymalnie, że ja mogę, no wiesz Piotrze, ja mogę zrobić maksymalnie jedno salto w przód, a potem już do końca życia jeździć na wózku inwalidzkim, a ty możesz jeszcze próbować to drugie. I teraz zobaczcie, sprawiedliwość jako jednakowość to chyba nie jest dobry pomysł. Dlatego ja... Sprawiedliwie nie oznacza równo, prawda? Tak, ja staram się przekonać uczennice i uczniów oraz rodziców moich uczennic uczniów, że oceny będą szyte na miarę. I kiedy były wspomniane przemówienia publiczne, jedna z osób, która mówi cały czas na lekcji generalnie i jest taka świetna w wystąpieniach publicznych i działa w samorządzie szkolnym, i ta osoba się nie przygotowała, to dostała bezeta ode mnie do dziennika. Ale osoba, która trzęsła się pod ławką i jak przyszła jej kolej, to tylko kiwała mi głową, że nie jest w stanie tego zrobić, to nie dostała bezeta i tę osobę zaprosiłem za tydzień, może musi sobie to jeszcze przemyśleć, może potrzebuje to przegadać z rodzicami, z koleżankami, z kolegami, nie? Więc sprawiedliwość dla mnie nie oznacza jednakowości. Mam takie doświadczenie od lat, że kiedy przekona się do tego klasę i przekona się do tego rodziców, to nie ma pretensji. I to jest jedno z narzędzi, z wielu, które dla mnie jest bardzo istotne przy dbaniu o samoocenę uczennic i uczniów. Pani Anna ma taką refleksję, a ja dołożę do tego pytanie. Trzeba byłoby poszukać przyczyn, skąd tyle dramatów wśród młodych ludzi. Jakie procesy w naszej obecnej rzeczywistości tak kreują wysokie statystyki? Dla mnie to mimo wszystko abstrakcja, bo przecież w czasach mojego liceum to było mega rzadkie przypadki, a dziś to stało się już jakimś potwornym kawałkiem rzeczywistości. Czy to chodzi, Tomku, o relacje? O presję? O co chodzi? Nie wiem, ale znam dużo ludzi, którzy wiedzą. I niektórzy bardzo silnie walą pięścią w stół i mówią, że wszystko to sobie jest wina social mediów i wszystko to zrobił internet. Znam takich, którzy mówią, nie, nieprawda, to nie internet, po prostu dobre czasy kształtują słabych ludzi. I znam takich, którzy krzyczą na konferencjach, że to jest wszystko wina rodziców, którzy są nadopiekuńczy i przesadnie kontrolujący. I znam też takich, którzy mówią, że to jest wszystko wina szkoły, która jest niedostosowana do młodego pokolenia XXI wieku i że to my w szkole wszystko psujemy.
I ja przyznam zupełnie szczerze, że próbowałem sobie jakoś z tym poradzić. Analizowałem te różne wyniki badań, czytałem książki. I ja mogę powiedzieć tylko tyle, że czuję się jak Isaac Newton, który najwybitniejszy fizyk chyba w naszej historii, który stoi przed bezkresnym oceanem i mówi, że czuje, że odkryliśmy tylko jakiś rąbek prawdy, a ocean niepoznany jest przede mną. I po prostu nie wiem. Po prostu chodzę do szkoły i staram się być zmianą w szkole, której pragnę. Siedzę w fotelu w pracowni psychoterapii i staram się być dla młodych ludzi doświadczeniem sprzecznym i budować z nimi troskliwą relację. I nie wiem, dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje. Wiem tylko tyle, że obserwujemy to zjawisko na całym świecie, nie tylko w krajach postkomunistycznych, a Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Czyli jednostką chorobową diagnozowaną częściej, na przykład, niż grypa. Pani Hanna zapisała taki komentarz. Podobnie jest z oceną z zachowania. To dziecko nie potrafi stanąć na akademii i przeczytać przydzielonego tekstu. Wychowawca stawia mu uwagę, bo zawiódł. A czasem po prostu zakomunikował wprost, nie chcę występować, nie powiem. Stawia klasę i wychowawcę pod ścianą na próbie generalnej. Odpuścić czy nakłaniać i kazać? Ja mam to do siebie, że ja mam taki zwyczaj empatyzowania z każdym smutkiem, z każdym lękiem, z każdą złością, z każdą tęsknotą i z każdą zazdrością. I jeśli ja mam uczennicę czy ucznia, który na przykład nie chce występować publicznie, a jednak ja bym bardzo chciał, żeby ta osoba wystąpiła, żeby się przełamała, nie? Wiecie, taki out of the box, nie? To ja nigdy nie będę się buntował przeciwko temu objawowi. Ten lęk tego młodego człowieka przed wystąpieniami publicznymi to jest mechanizm obronny, który ma go ochronić. On nie jest wrogiem dla tego młodego człowieka, on jest jego przyjacielem. Zobaczcie, nie, że jeżeli masz niską samoocenę, my używamy na przykład w pracowni psychoterapii, ja to używam na przykład takiego testu SES Rosenberga, który mierzy samoocenę w skali 10-40. Jeśli masz niską samoocenę na poziomie 15 i wyjdziesz na akademii i coś powiesz, a w połowie się zatniesz i zapomnisz dwóch słów, to masz już samoocenę na poziomie 14. I o ile osoba z adekwatną samooceną może sobie na coś takiego pozwolić, o tyle osoba z bardzo niską samooceną, jej psychika będzie robiła wszystko, co możliwe, żeby uchronić przed dalszą stratą samooceny. W tym sensie to jest mechanizm obronny i ja będę z tym mechanizmem empatyzował. Powiem takiej uczennicy, rozumiem, że to jest bardzo trudne dla ciebie. Rozumiem, że przeżywasz tę sytuację. Widzę, że boisz się wystąpić teraz publicznie przed klasą. Czy mogę coś dla ciebie zrobić, żeby dodać ci trochę odwagi? Przemyślmy, jakie mogą być rozwiązania, które sprawią, że jednak uda ci się to zrobić. Ale rozumiem, że może nie chcesz jednak tego zrobić i to nie zmieni faktu, że akceptuję cię bezwarunkowo. I rozumiem, że ten lęk jest ci do czegoś potrzebny. Zauważyłem, że kiedy przestałem się buntować przeciwko takim objawom, a zacząłem z nimi empatyzować, to więcej uczennic i uczniów stało się odważnymi. Dlatego, że oni sobie pomyśleli, że ten gość mnie rozumie, on nie zaprzecza moim odczuciom, on rozumie, że to może być dla mnie trudne. To skoro on rozumie, to może ja też mogę to zrozumieć, jakoś to przełamać. Czy udaje się zawsze? Nie, no nie udaje się zawsze, ale jakoś tak sobie myślę, że bycie nauczycielem nie jest byciem siłaczką, byciem supermanem. Już dawno sobie postanowiłem, że kiedy pomyślę, że jestem supermanem w szkole, to pójdę do jakiegoś nieznanego mi psychiatry i mu o tym powiem. Panie doktorze, myślę sobie, że jestem supermanem, niech mnie pan ratuje. Ale w wielu przypadkach to pomaga. Także ja się nie buntuję, ja nie zmuszam. Ja nie chcę być nauczycielem typu spychacz.
Ja bardziej wolałbym empatyzować i inspirować i dawać przestrzeń. Myślę, że to działa skuteczniej. W szczególności, że to chyba nieraz przestrzeń jedyna, którą mogli doznać w swoim życiu. W tym sensie, zabrzmiało bardzo koherentnie, czyli to jest takie bardzo spójne z tym nurtem psychoterapii, w którym ja pracuję. Tak, dla wielu moich pacjentek i pacjentów to nie rodzic, nie rodzina, nie przyjaciele są doświadczeniem sprzecznym z ich krzywdzeniem, z ich doświadczeniem trudnym, ale dla bardzo wielu z nich tym doświadczeniem sprzecznym jest nauczyciel, nauczycielka, wychowawca, wychowawczyni. Jeszcze chciałbym coś powiedzieć, o czym nie mówiłem wcześniej, że wielu młodych ludzi, których znam, żyje tylko dla nas. W tym sensie, że oni w ogóle, żaden z moich pacjentów czy pacjentek planujących swoją śmierć nie jest egoistą, wręcz przeciwnie, ale bardzo często słyszę takie słowa: wie pan, ja tego nie zrobię, a na pewno nie zrobię tego do końca liceum, bo ja mam taką świetną wychowawczynię, to jest taka wspaniała osoba, ona jest taka wrażliwa, że ja jej tego nie zrobię. Ona by chyba by coś w niej pękło, gdybym ja się zabił. Ja muszę poczekać, aż skończę liceum i ona mnie zapomni i dopiero wtedy będę w stanie to zrobić. I to jest właśnie to bycie doświadczeniem sprzecznym, to jest ta praca na relacjach, bo dzisiaj mówimy, że to jest pokolenie iGen i oni się interesują tylko technologiami, a ja myślę, że oni za relacje są w stanie oddać bardzo dużo, za prawdziwą, otwartą, dającą przestrzeń relację. Mam bardzo dużo pytań, które mógłbym ci zadać, ale chyba już nie damy rady. Ale chyba takie najważniejsze, które przychodzi mi do głowy i o którym warto wspomnieć, to jak ty sobie radzisz, Tomku, z tym wszystkim, co cię spotyka w pracy, jeśli chodzi o jakby utylizację tego, no, najprościej mówiąc, jak chronić się nauczycielu, żeby nie stracić na tym emocjonalnie, żeby się wzmocnić, żeby nie popaść w jakiś kryzys samodzielnie. Ja bym zarekomendował mefedron. Nie, a tak zupełnie serio, bo to jest bardzo dobre pytanie i bardzo w ogóle za nie dziękuję, to ja myślę, że dbanie o siebie powinno być jednym z naszych głównych obowiązków. I też bardzo proszę Państwa, po tym spotkaniu, tych z Was, którzy nas tutaj słuchaliście, Piotra i mnie, zróbcie coś dobrego dla siebie. Dzisiaj wieczorem, ale też każdego następnego dnia. To, co lubicie, nie spędzajcie czas z przyjaciółmi, wymieniajcie swojego pieseła albo koteła. Fantastyczne truskawki są w tym roku. Jeśli na przykład myśleliście dzisiaj po 20, że chcielibyście przygotować jeszcze kilka krzyżówek jutro na lekcję, to proszę Was, nie przygotowujcie tych krzyżówek, tylko właśnie idźcie na spacer, wymiedziajcie pieseła, obejrzyjcie jakiś film, poczytajcie książkę, porozmawiajcie ze swoim dzieckiem, dlaczego chce zostać youtuberem, cokolwiek. Cokolwiek, co sprawi Wam przyjemność, i to jest na przykład mój sposób radzenia sobie z tym. Ja z jakichś powodów sobie z tym radzę i rzeczywiście myślę o moich pacjentach tylko wtedy, kiedy są w pracowni psychoterapii, potem drzwi się zamykają i do zobaczenia za tydzień, nie ma ich w moim życiu, to jest konieczne. Jeśli też sobie tak czasami myślę, że jak mi się przypomni jakiś pacjent, to zawsze sobie myślę, jeżeli chcesz dalej myśleć o tym pacjencie, to zmień zawód, bo stracisz dystans, wypalisz się, przeniesiesz to do swojej rodziny, to zmień zawód. No i szybko wtedy te myśli odchodzą. Ale myślę, że właśnie dbanie o siebie to jest coś niesamowicie ważnego. Dlatego życzyłbym nauczycielkom i nauczycielom, którzy nas słuchają, tego, żeby sobie zaufali, ale też, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że dbanie o siebie jest jednym z najważniejszych elementów naszej pracy. A to, co znaczy dla ciebie dbać o siebie, to już trzeba zdefiniować sobie samemu. Ale to nie jest egoizm, to nie jest... Widziałem kiedyś w mediach społecznościowych taki napis, tam była taka świeca, która się paliła i był taki podpis: nauczyciel jest jak świeca, daje innym światło, a sam się stapia. No to ja właśnie myślę, że to nie jest tędy droga, zupełnie to nie jest tędy droga. To jest dokładnie antysymbol
nauczycielki i nauczyciela dbającego o siebie. Nasi uczennice i uczniowie potrzebują wypoczętych, szczęśliwych, dbających o siebie nauczycieli, bo dzięki temu potrafimy lepiej budować relacje, ale też dzięki temu dajemy im przykład i dajemy też przykład naszym prywatnym dzieciom, że warto dbać o siebie i okay, że warto być przyjacielem samego siebie. Bądźcie przyjaciółmi samych siebie. Tomku, będziemy pomału kończyć, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, a to już wspomniałeś podczas naszej rozmowy kilkakrotnie, że będziemy niedługo wypuszczać w świat, a dokładnie odbędzie się premiera na jesień twojego szkolenia w Eduakcji, szkolenia online. Dlaczego w ogóle forma online i dlaczego jakby z twojej perspektywy jest to dobry pomysł, żeby wypuścić takie szkolenie właśnie mówiące o tym, w jaki sposób wspierać młodych ludzi w ich kryzysach psychicznych? Ja myślę, że ta forma jest dobra, dlatego że ilość placówek, w których są uczennice, uczniowie będące w kryzysie, jest tak duża, że gdyby zebrać nawet wszystkich interwentów kryzysowych, którzy realnie pracują z dziećmi i z młodzieżą, przecież nie jestem jedyny, to my nie bylibyśmy w stanie przez najbliższe dziesiątki lat odwiedzić każdej szkoły, a ta forma daje taką możliwość, że możemy być waszymi gośćmi i wszyscy możemy się uczyć interwencji kryzysowej. Właśnie dlatego, że choć szkoła nie jest tym ośrodkiem interwencji kryzysowej, to my, nauczycielki i nauczyciele, bywamy interwentami kryzysowymi i nierzadko obwiniamy się, że coś zrobiliśmy źle, źle zareagowaliśmy, źle coś zrozumieliśmy, nie wiemy, jak mamy postępować. I wydaje mi się, że taka wiedza, umiejętności i postawy, czyli kompetencje związane z kryzysami młodych ludzi, w tym z samoszkodzeniami, próbami samobójczymi, że to jest coś bardzo ważnego, żeby dać do tego taką dostępność w przyjaznej formie i żeby niekoniecznie to był podręcznik dla psychoterapeuty, tylko żeby było to z punktu widzenia, z perspektywy szkoły. To mi się wydaje być istotne. Ja trzymam się tej szkoły i bycia nauczycielem w szkole bardzo kurczowo, dlatego że wydaje mi się, że dzięki temu lepiej chyba rozumiem uczennice i uczniów, rodziców i nauczycielki i nauczycieli, że uczę w takiej ogólnodostępnej szkole prowadzonej przez miasto i nie zamierzam w żaden sposób tego zmieniać. Tak, zapraszam Państwa serdecznie. Mam taką refleksję, Tomku, po tym, co powiedziałeś teraz właśnie, że wiedza i informacje, co robić, daje taki tlen i możliwość takiego oddechu, że się nie spinamy tym, że nie wiemy, w jaki sposób postępować. W szczególności, jeśli ta wiedza jest pod ręką w dostępie szkoleń online VOD, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście to jest tak, że jeśli Państwo poszukujecie szkoleń dla swoich rad pedagogicznych, to my zapraszamy na naszą stronę. Jest możliwość również zaangażowania się indywidualnie jako nauczyciel bez konieczności zaangażowania całej rady pedagogicznej. Wszak temat nie jest tylko ważny, ale również jest nie tylko ważny, ale również pilnie potrzebny. My z tej okazji oczywiście przygotowaliśmy dla Państwa ceny rabatowe. Wszak dzięki temu, że Państwo będziecie brać w tym udział, będziemy w stanie jeszcze szerzej i jeszcze lepiej wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy i w tym, żeby byli bardziej spełnionymi nauczycielami, a przynajmniej takimi, którzy wiedzą, co robić w określonych okolicznościach, którym nam nie brakuje. Serdecznie Państwu dziękuję za obecność i Tobie, Tomku, dziękuję za zaangażowanie i za to, że tyle serca wkładasz w swoją pracę. Wszak bez takich ludzi jak Ty świat byłby na pewno bardziej smutny. Tak bym tego nie powiedział, ale dziękuję za zaproszenie i fajnie, że możemy ze sobą współpracować. Do zobaczenia. Dzięki. Dobrej nocy.